Dzień dobry. Ja jestem Nikodem, a to jest film, w którym opowiem wam, dlaczego jest na mnie taki ogromny hejt. I nie, to nie jest żaden bait. Wszystko zaczęło się w styczniu 2015 roku, kiedy dla beczki sobie nagrałem asymetrycznego gościa. Nagrałem. Nagrać jako kawałek to jest dalekie od tego, tak? No i tam mówiłem sobie, pisałem, że na forach, na Facebooku, że hahaha, nagram koncert, to znaczy zrobię koncert, nagram sobie płytę, wydam tą płytę, bo stwierdziłem, że skoro nagrałem jeden kawałek i ludziom się podoba, to na pewno nagram płytę i gdzieś to wydam. No ale wiadomo, to nie jest takie łatwe, jak wam się i mi się wtedy wydawało. No i wiecie, no, przyszedł taki pruszczaty debil na YouTube'a i ludzie zaczęli cisnąć ogromną bekę, bo coś gównianego nagrał i w ogóle. No i na początku to mnie gdzieś tam ruszało, nie? Ale ostatecznie stwierdziłem, że po co się przejmować, tak? Jestem tutaj 7 rok i dalej robię to, co robię. Ale mijały tak te lata, ciągle gdzieś tam mnie szkalowali, czy to w szkole wyzywali, czy nie wiem, nawet mnie bili, czy coś. No, generalnie dużo takich akcji było. Były też jakieś disy, w tym przypadku w 2016 disy z Nadolem. Nasza bitwa była, bo gdzieś tam na forach pisałem, że chętnie bym którąś tam jakąś tam laskę z Kostynia przeleciał. No generalnie no dużo takich krzywych akcji było i no nie jest mi z tym dobrze, że siedziałem tak przez te 7 lat i wiedziałem na pewno, że ktoś gdzieś tam z bliższego kręgu moich znajomych się zastanawiał, dlaczego na mnie jest taki ogromny hejt i dlaczego ja nie mam przyrostu subskrypcji. No to też jest tego powodem. No ale głównie to było dlatego, że ludzie zaczęli mieć ze mnie bekę, bo nagrałem tego asymetrycznego gościa. No i mówiłem, że wydam płytę, nagram koncert w Krobi i w ogóle zrobię koncert. No i tak to właśnie było. No i dalej, wiadomo, mamy ten 2016 rok, ten Nadol, że chciałem tam kogoś przelecieć. Oczywiście miałem wtedy 14 lat, jakoś tak. 13-14 lat wtedy miałem. No i generalnie cały Gostyn na mnie ten, bo mówiłem, że się tam w kimś zakochałem i w ogóle usunąłem potem ten film, bo stwierdziłem, że nie warto. Gdzieś tam jeszcze w międzyczasie miałem spinę z nauczycielami, bo nagrałem kawałek, to jest ta maciórka, coś tam, coś tam. Nie, znaczy pamiętam te słowa, ale nie chcę tego cytować, bo już troszeczkę za dużo tych kontrowersji było z mojej strony. I też tam miałem tam troszeczkę chwilowy zastój na YouTubie. Musiałem parę filmów takich nieprzyjemnych usunąć właśnie tej mojej byłej nauczycielce od techniki. I faktycznie nie wiem, czy to przeze mnie, ale wiem, że chwilę po tym ona poszła sobie na roczny urlop zdrowotny. Więc jak coś, to ja panią Lidię jeszcze raz przepraszam za wszystko. Co złego, to nie ja. Tak więc tak to można było ująć. No i potem ludzie gdzieś tam, wiadomo, dalej będzie ten hejt, ale ten hejt jest mniejszy niż do tego 2018 roku, bo faktycznie do 2018 roku nie dość, że miałem gówniany mikrofon, to miałem gówniany rap, można by tak powiedzieć. Wszystko się według mnie zaczęło zmieniać w roku 2019, kiedy pod koniec 2018 nawet, kiedy to zacząłem mieć ten związek z tą Julką całą, tak? No i wiecie, hejt był na mnie z tego względu, że był ten cały cash i był ten hejt u mnie w szkole, w łączności. Gdzieś tam ludzie bekę mieli, ja się wkurwiałem o to, bo nie chciałem nawet, żeby to puszczali w radiowęźle. A z drugiej strony, tak patrząc na to perspektywicznie, to faktycznie kawałek był gówniany, ale
jakby na to spojrzeć, to... Nawet jest dumny z tego kawałka, bo co, bo więcej ludzi to posłuchało, tak? Mimo, że bekę ludzie mieli, to generalnie wiecie. No i hejt był z tego względu, że cała szkoła potem wiedziała, że ja z tą Miłką byłem, wiadomo, ją tam drwiony wyzywali w ogóle. Ją wyzywali, mnie wyzywali, ja się wkurwiałem, ona gdzieś tam ryczała, nie? W końcu ona się na mnie wkurzyła, ja wydałem album Jestem, który... Dosyć pozytywnym odezwem się przyjął, bo paru ludzi mi napisało, no wreszcie jakiś dobry album, coś tam, Mikrus bardzo fajnie. No i ja też jestem dumny z tego albumu, bo to był chyba jeden z lepszych albumów pod względem takim miksu, masteringu i też pod względem samego mojego wykonania. I potem odszedłem z YouTube'a. No i generalnie ludzie... Hejterzy, nie było ich tak zbytnio dużo. Znaczy wiadomo, zawsze znajdą się ludzie gdzieś tam wśród was, gdzie będą mieli z was bekę, mają też ze mnie bekę. Ja doskonale wiem, że niektórzy ludzie z Gostynia mają ze mnie beczkę i wiecie, mówią mówią, no Nikodem, zajebisty rap robisz w ogóle lub tak dalej. Ja wiem po prostu, że ci ludzie po prostu mają jakąś tam ze mnie poleweczkę, tak? Ja się z tym nie ukrywam i doskonale wiem o tym, ale jeśli nie mają, to miło nawet słyszeć takie słowa od ludzi, które gdzieś tam się kiedyś poznało w swoim okresie życiowym. Wracając do tego, no to no ludzie, jakby ci ludzie, którzy wiesz, po wypuszczeniu albumu Jestem, jakby powiedzieli dlaczego. Dlaczego to zrobiłem, nie wiem. Że to wydałem album i nagle odchodzę z YouTube'a, co się dzieje, nie? Było to spowodowane tym, że mi laska po prostu zabroniła nagrywać na YouTubie. Mogę to wreszcie w końcu powiedzieć, laska mi zabroniła na YouTubie nagrywać. Byłem strasznym pantoflem, nie? 8 miesięcy mnie nie było, gdzieś tam po drodze tylko odina robiłem, ale to tak jak już powiedziałem w takim innym filmie, że to nie było to, że to nie było to, co chciałbym robić i chciałbym po prostu wrócić do tego mojego głównego kanału, bo to mnie zawsze trzymało, tak? No i jak mówiłem, hejterzy jakoś się nie odezwali po tym filmie moim, w którym powiedziałem, że odchodzę z YouTube'a. A raczej odezwali się ludzie, którzy mnie gdzieś tam znali, którzy zauważyli, że robię gdzieś tam jakiś tam progres. No i okej, było. Po drodze oczywiście była też przed tym wszystkim drama z Milczarem i też kolejne hejty ze strony Milczara były. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Liczę na kolejną dramę, Milczarze. No i gdzieś tam była ta drama, była ta drama z Milczarem, tam Szelcowi chyba tam pomagałem w tej dramie. No i właśnie wtedy odszedłem. Odszedłem, to był marzec. Później stwierdziłem, pierdolę. Zająłem się kobietą niestety na pół roku. I faktycznie nie było mnie gdzieś tam w tych socialach, nie gadałem w ogóle z kolegami i tak dalej. Hejt jako taki nie wrócił. Już po tym jak wróciłem na YouTube'a, to był listopad 2018 roku. Ostatnio taką wielką dawkę hejtu to ja miałem no podczas tej pierwszej dramy z Elon Gavin. Wtedy kiedy zacząłem nagrywać filmy na Elkę, przyszedł Mateusz Spysiński i my stwierdziliśmy, że Spysiu ukradł nam dramę. Weź mi stary, powiedz na wstępie, na chuj się wpierdalasz w dramy ludzi, których nie znasz i na cholerę nazywasz ich nastolatkami w momencie, gdy oni mają po 20 lat? No i przyszedł Spysiński, Lakarnum, Dominik Boss przyszedł, no i... Generalnie widownia Lakarnuma się zebrała i zaczęła jeździć po mnie, Dżamezie i Magdzie. Więc ostatnią taką wielką dawkę hejtu mieliśmy właśnie w roku 2018. Listopad, grudzień to był. No i potem to wszystko tak ucichło. U mnie tego hejtu jako takiego nie widać. Może to przez to, że ludzie stwierdzili, a niech sobie robi co chce. Albo po prostu mają inne zajęcia, mają kogo innego na oku. Mnie to wiecie, mnie to po prostu wali. Tak jak mówiłem, hejter zawsze gdzieś tam będzie po drugiej stronie tego monitora. Nikt nie wie, kto jest tym hejterem.
nikt nie wie, co będzie dalej. Ja natomiast wiem, że chcę się dalej piąć w górę i że żaden hejt mnie nie zatrzyma nigdy. Pomimo tam jakichś tam zlotów i upadków, dalej po tych 7 latach wierzę w to, że... Wierzę w to po prostu, że będę gdzieś tam w większym czy mniejszym stopniu sławną osobą. Tutaj Panie Boże oczywiście, tak? A ludzie sobie niech mówią, że jesteś debilem i nigdy kurde sławny nie będziesz, bo masz mało wyświetlenia, czy więc co masz. Mnie to wali, nie chodzi o wyświetlenia, mi chodzi po prostu o to, żeby się dobrze bawić w tym YouTube i generalnie YouTube'a zacząłem dla zabawy. Teraz tak z perspektywy się patrzę na to, że gdyby nie YouTube, to pewno bym już dawno zamknął się w sobie i by mnie na tym świecie już pewno nie było. A tak to zaczynam mieć takie myśli, że otwieram się przez tego YouTube'a bardziej na ludzi. Założyłem właśnie serwer na Discordzie, żeby rozmawiać z ludźmi, by mieć jakąś taką integrację właśnie z wami. I dziękuję każdej osobie, która mnie wspierała. Tak jak w tytule, nie wiem, jakby, powiem szczerze, nie wiem dlaczego jest na mnie aż taki napływ hejtu, tak wytłumacząc, to nie wiem jak to wytłumaczyć, dlaczego jest na mnie taki przypływ hejtu. Może to faktycznie dlatego, że nagrałem tego asymetrycznego i wyjechałem od razu z koncertem i z płytą, to może dlatego ludzie zaczęli mnie hejtować, nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest w takich 70-80% przyczyną. Tyle ode mnie. Zostawcie jakąś tam łapkę w górę, zostawcie suba. I pralka w łazience też się z wami żegna. Dziękuję wam bardzo serdecznie za te 7 lat i oby było tych lat 10 na tym YouTubie. I co? I będziemy robili dalej to, co robimy. Streamy, rozmowy na Discordzie, granie w gry na kanale gamingowym. Wreszcie vlogi trzeba zrobić, więc jak mi się kwarantanna skończy, to będzie jakiś vlog na pewno. Na razie, cześć.